Wracamy. To jest kanał sportowy Ekstra. Ci sami widzowie, chociaż troszeczkę mniej, 11 tysięcy, brutalnie przerwano nam live charytatywny, który wspólnie tutaj robiliśmy i zdarzyło się coś bardzo, bardzo smutnego i coś bardzo dla nas niezrozumiałego. Doszło do skandalu. Ja chciałem powiedzieć, że doszło do skandalu, doszło do rzeczy, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Doszło do wykorzystania pozycji wielkiego gracza medialnego względem małego, malutkiego, początkującego gracza, kim my jesteśmy. Bo jestem pewny, że gdybyśmy to my zgłosili fikcyjne absolutnie roszczenia względem produkcji Polsatu, to nie zostałyby one w sekundę uwzględnione, a tak tu się stało. Firma odpowiadająca za prawa autorskie Polsatu zgłosiła nasz live charytatywny, w którym nie było nic innego niż nasze twarze jako naruszenie praw autorskich. Przerwano ten live i chciałem powiedzieć, że KSW, nie naruszenie KSW. Praw naruszano jako, KSW 57. Że rzekomo wykorzystaliśmy prawa autorskie, tak, dotyczące tak pokazywali KSW, fragmenty walk. O czym my nawet nie wspomnieliśmy słowem, ale moglibyśmy wspominać, bo nie ma w tym nic złego. Ale może właśnie o to chodzi. Nie pokazaliśmy słowa. Jedyne, co naruszyliśmy autorsko, to jedzenie na wizji i gotowanie na wizji. Rzeczywiście to do tej pory była domena Polsatu. Natomiast nie chciałbym z tego żartować, bo doszło do rzeczy skandalicznej. Doszło do przerwania transmisji małego podmiotu, który jakoś tam chce rosnąć, ale to nie jest najważniejsze. Doszło do przerwania zbiórki charytatywnej, w której uzbieraliśmy prawie 40 tysięcy złotych do tej pory, gadając sobie między sobą. I Polsat postanowił w to wkroczyć i to przerwać. Uważam to, bo nie chcę tutaj jakby wywoływać kolejnych osób, które były w przeszłości związane z Polsatem i może im niewygodnie mówić, ale na pewno coś zaraz powiedzą, bo to nie jest tak, że ja będę mówił cały czas. Ale Mateusz mówił wcześniej, że Polsat to jest jego dom i tak dalej, nie wypada mu. No więc Polsat nie jest to żaden mój dom i mi wypada. Ja jestem wstrząśnięty tym, co się wydarzyło. Uważam, że przeprosiny to za mało. Uważam, że każda z osób, na którą zbieramy dzisiaj pieniądze, powinna od Polsatu dostać, nie wiem, po 100-200 tysięcy złotych, czy zamknięcie całych tych zbiórek, bo niestety, ale Polsat doprowadził do sytuacji, w której ludzie, którzy chcieli pomagać innym, nie mogli tego robić i zrobił to Polsat z fikcyjnego powodu, wymyślonego tylko po to, żeby przerwać naszą transmisję. Nie widziałem niczego, powiem to szczerze, nie widziałem niczego bardziej podłego w historii polskich mediów niż przerwania live'a charytatywnego na podstawie nieprawdziwych roszczeń dotyczących praw autorskich. To, co się dzisiaj wydarzyło, na swój sposób przechodzi do złej historii polskich mediów, do historii złej konkurencji, toksycznej konkurencji, bo to, że ta konkurencja jest toksyczna, to ja wiedziałem od dawna, ale dzisiaj przekonała się o tym cała Polska i przekonała się w taki sposób, że no, to wszystko nie pozostaje wątpliwości. Ja wiem, że te roszczenia zostaną zdjęte, bo w YouTubie nie pracują idioci i te roszczenia będą zdjęte, bo nie naruszyliśmy żadnych praw. Natomiast zanim zostaną zdjęte, to wszystko to, co próbowaliśmy zrobić, zostało w pewien sposób przerwane. Jestem zszokowany, wstrząśnięty. Nie chcę powiedzieć, że jest mi wstyd, bo ja nie jestem z Polsatu, ale jest mi wstyd, że oglądam czasami tę stację. Dziękuję. Znaczy, ja powiem krótko, ponieważ dzisiaj jestem współwłaścicielem kanału sportowego, jednocześnie no, byłem 20 lat związany z telewizją Polsat i tak jak Krzysiu powiedział, pewnych rzeczy mi nie wypada powiedzieć, bo zapisałem tam kawałek fantastycznego swojego życia zawodowego, za co jestem serdecznie wdzięczny. Natomiast no, jednak zablokowanie tej naszej transmisji charytatywnej, gdzie zbieramy pieniądze na chorych ludzi, jednak ewidentnie zostało zdefiniowane wyraźnie. To jest Redefine, czyli mówimy o spółce, która jest po prostu Polsatem, Iplą. Co to jest za spółka? Powiedz mi, to jest spółka, która odpowiada w internecie za prawa autorskie Polsatu. Tak, oni odpowiadają za prawa autorskie. Prawdopodobnie, ja się mogę domyślać, ponieważ ja generalnie interesują mnie media, interesuje mi biznesowa strona mediów, więc mogę sobie wyobrażać, że w tej chwili jest w momencie, kiedy my mamy ten live, toczy się transmisja pay-per-view z gali KSW. To też jest dla mnie jakaś taka podwójnie niekomfortowa sytuacja, bo Maciek Kawulski jest jednym z moich najlepszych przyjaciół. Zrobiliśmy razem 50 gal. Martin jest moim kolegą zawodowym, znaczy był moim kolegą, bo on pewnie jemu dzisiaj bliżej do Mariana Kmity niż do mnie. Natomiast zrobiliśmy razem przez 14 lat kawałek historii Polsatu i kawałek historii KSW, bo ja z nimi pracowałem przez 14 czy 16 lat, już dokładnie w tej chwili nie pamiętam.
Natomiast no, jest szczególnie ten YouTube i szczególnie ten internet jest wrażliwy na cokolwiek dziejącego się live w momencie sprzedaży pay-per-view. I prawdopodobnie ktoś tam przesadził, naciskając przycisk albo wpisząc jakieś roszczenie dotyczące czegokolwiek, co się dzieje na żywo w momencie sprzedaży dostępu pay-per-view. Kompletnie nieuzasadnionego, kompletnie nie mającego nic wspólnego z rzeczywistością, bo my nawet nie wspomnieliśmy o tym live'ie, nie mówiąc już o publikowaniu jakichkolwiek zdjęć czy jakichkolwiek treści dotyczących live'u tego KSW 57, które się właśnie w tej chwili toczy z walką wieczoru The Frisky, ta, bo zresztą sam miałem zamiar taki, że kończymy live i idę, wykupuję i oglądam, bo mnie to żywo interesuje, bo kocham MMA i całe życie byłem z KSW. Natomiast no ktoś, jak ja to mówię, pomylił odwagę z odważnikiem, komu się w głowie naprawdę poprzewracało. Komu się poprzewracało i ktoś będzie musiał, ja to mówię stanowczo i mówię wyraźnie, ktoś musi ponieść konsekwencje. To nie jest tak, że po prostu wywaliła się transmisja, że ktoś to zablokował, tak, że fajnie, że czterech frajerów leszczy, kurwa, z kanału sportowego, se o tym zapomni. Nie. Nie, to będzie miało konsekwencje. Dzisiaj najlepsi prawnicy w Polsce zajmujący się prawem, prawem medialnym, będą się tym zajmować i będą się domagać brutalnego odszkodowania i gigantycznych przeprosin we wszystkich mediach. A propos, bo ci prawnicy już się zgłaszają. Bogusław Leśnodorski na Twitterze. O. Pora zatrudnić prawników. Tak skomentował PiS. Pozwól, Michał, że ja jeszcze powiem jeszcze dwa słowa. No, bo, jako prezes. Panie prezesie. Spokojnie. Nie. Musicie mi opowiedzieć o tym Sylwestrze. Ja jestem ewidentnie... No dobrze, to ty będziesz chodził do sądu założyć jako garniaka, żeby właśnie być poważnym prezesem. Może się okazać, że to ja będę chodził do sądu jako prezes. Natomiast chciałbym powiedzieć tak. Pewnie się, drodzy widzowie, zorientowaliście od początku istnienia kanału sportowego, że nie jest nam po drodze z Polsatem, albo inaczej. Nie, to nie, źle powiedziałem, bardzo źle. To Polsatowi nie jest po drodze z nami. Nigdy żaden dziennikarz Polsatu, ani Eleven, który jest spółką również należącą, tak, w tym momencie do Polsatu, nikt nie pojawił się nigdy w kanale sportowym, mimo tego, że zapraszamy chłopaków czy dziewczyny i chcielibyśmy ich u nas gościć, bo nie widzimy powodu, dla którego nie mieliby u nas być. No niestety, Polsatowi jest bardzo nie w smak, że założyliśmy kanał sportowy, że istniejemy, że robimy to, co robimy. No natomiast to, co zrobili dzisiaj, mogą nas nie lubić, mogą nas nie szanować, nie zauważać nas, w porządku. Przecież nic wielkiego się nie dzieje. Nie musimy być przyjaciółmi. No natomiast to, co zrobili dzisiaj, to zostało zrobione po złości. I tak jak pewnie mówisz, Krzysiek, YouTube jest, nie wiem, czy to algorytm blokuje, czy ktoś tam w YouTube właśnie rzeczywiście... Właśnie chciałem w tym momencie przerwać, tak? Bo ja wiem dobrze, co się jutro wydarzy. Polsat powie, że to nie oni, że jakiś ich automat wysłał roszczenia. To jest ready fine. Ale poczekaj, ale zawsze w takich momentach są takie tłumaczenia. Nasz automat, sztuczna inteligencja, coś się pomyliło, przepraszamy, nie taka była nasza intencja. W ten sposób będą się chcieli wykpić, bo to jest jedyny sposób obrony. To jest jedyny sposób obrony. Ale my jesteśmy dorosłymi ludźmi, nasi widzowie też nie są w większości dziećmi. Umówmy się, żaden algorytm nas nie wywalił, bo nie ma takiego algorytmu, który wywala czterech gadających do siebie albo pięciu. Pięciu gadających do siebie gości, no, że naruszają prawa KSW, bo to nie naruszają praw KSW. My jeszcze coś chcemy, kogoś się połączyć, bo my musimy to skończyć. Tak. Musimy odebrać telefon od widzów. Ale nie, tylko poczekaj. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że widzów jest nawet więcej w tym momencie. I poczekaj, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Słuchajcie, przerwano nam transmisję, gdy zbieraliśmy dla chorych osób. Widzę cały czat, który jedzie z Polsatem, ale nie o to chodzi, żeby jechać z Polsatem, bo to jest tylko dodatek do tej całej historii. Wszystkie te wpisy typu JP, 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 które są tysiące. Poczekaj, mam prośbę, żeby każdy z was zamiast napisać JP, wpłacił złotówkę, 5 zł albo 10 zł na jedną z tych skarbonek, które są podane w linku pod transmisją i pokażmy Polsatowi, ile ta społeczność jest w stanie zebrać pieniędzy, ile jesteśmy w stanie zebrać na chore osoby, a co Polsat próbował nam zabronić. Pokażmy, ile my jako społeczność kanału sportowego jesteśmy w stanie zebrać dobrych... Krzysiek, a ja zawsze byłem brutalny. ...uczynków dobrych pieniędzy. I powiem prostą. Może ktoś... Ale zróbmy to. Wejdźcie i wpłaćcie, nie będziecie żałować. Potraktujmy to jako
bilet wstępu na tą transmisję. 5, 10 złotych, złotówka, 100 złotych, kto ile ma. Oraz ale pomóżmy tym osobom, a potem, żeby Polsatowi zrobiło się głupio, że my te pieniądze zebraliśmy, a oni próbowali to zablokować. Jest świetny pomysł. Kolejny ma też dobry Dawid Maciejewski. Wbijmy 100 tysięcy łapek w górę. No, tam było na tym poprzednim live'ie. Wiesz co, ja się dołączam i powiem jeszcze jedną rzecz, bo wiesz, że ja się nigdy nie bałem mówić i przez to być może dostałem w życiu 100 razy w dupę, 200 razy w głowę i 5 razy mnie z pracy wyrzucili. Ale powiem jedną rzecz, do tej osoby się zwracam, która decydowała o zablokowaniu tej transmisji. Człowieku, weź się rozpędź, pierdolnij tą głową w ścianę i się kurwa zatrzymaj i się zastanów, co ty robisz i po co ty to zrobiłeś. No trochę, mamy szczerze mówiąc, człowieku, który to zrobiłeś, że ci nie wstyd, naprawdę. Zrobiliście sobie kupę złego PR-u tym jednym ruchem, człowieku, przerywając który ten charytatywny live. Ale wiecie co, dobra, zajmijmy się czymś fajnym. Ja bym chciał wrócić najchętniej. Ale wiesz, dlaczego to jest ważne? Bo to w ogóle pokazuje patologię polskiego rynku medialnego. Ja już tam nie idę, bo to już nie, ja już nie mam przyjemności. To pokazuje... To pokazuje patologię polskiego rynku medialnego, gdzie duzi gracze po prostu wykorzystują swoje przewagi na różnych polach, bo mają prawników, bo mogą straszyć, zastraszać i wykorzystują swoje przewagi, żeby niszczyć konkurencję w zarodku.